Cześć, z tej strony Paweł Cieślik, 20 pytań już jest za mną. Zapraszam do obejrzenia. Dobrze, Paweł, witamy w naszym przesłuchaniu 20 pytań, abyśmy mogli Ciebie poznać z troszeczkę innej strony niż siatkarskiej. Choć pierwsze pytanie dotyczy siatkówki, bo gdyby nie ona, to co innego? Tak, no myślę, że koszykówka, bo tak, no zajawkę mam na nią. Jaka była Twoja pierwsza praca? Pomaganie takie w galerii. Jakiej muzyki słuchasz najchętniej? Hip-hop i taka klubowa. A artysta? Jak już o hip-hopie mówimy? Travis Scott. Jaka jest Twoja wymarzona podróż? Islandia. Czy masz jakieś talenty, o których nikt nie wie, albo mało kto wie? Talent mam, jeśli chodzi o grafikę komputerową, ale to ludzie wiedzą. A jaki? Taki skryty? Mi się wydaje, że ciężko, nie mam innego. Jaki jest Twój ulubiony sposób na relaks? Odprężyć się w salonie i pooglądać telewizję. A Twoja ulubiona bajka z dzieciństwa to? Galactic Football. Wczesne poranki czy późne wieczory? Co wolisz? Późne wieczory. Jakie filmy lubisz oglądać najbardziej? Komedia. A jaka ulubiona? Polska czy zagraniczna? Zagraniczne. Lubię po prostu wszystkie z Johnem Hartem. Jak mówili do Ciebie w szkole? Chudy, uszatek lub po prostu po nazwisku. Gdyby kosmici przylecieli teraz na Ziemię, to jaką piosenkę puścisz im jako pierwszą, aby zaznajomić ich z naszą kulturą? Nie pamiętam tytułu, ale I'm Blue. Bo teledysk chyba taki. Tak jest, teledysk. Jakie jest Twoje największe życiowe motto? Żeby się nie poddawać. Gdzie widzisz siebie za 20 lat? Mam nadzieję, że w domu, z rodziną i po prostu zrelaksowany sobie odpoczywam. Najważniejszy aspekt. Przepraszam. Najważniejszy aspekt w Twoim życiu oprócz sportu to? Rodzina. Czy jest jakiś język, przepraszam, którego chciałbyś się nauczyć i dlaczego? Hiszpański. A dlaczego? Dlaczego? Myślę, że jest interesujący, fajnie brzmi. No i chciałbym się wybrać do Hiszpanii kiedyś też. No i po prostu rozmawiać z wszystkimi. Czy grasz na jakimś instrumencie? Jeśli nie, to czy jest jakiś, na którym chciałbyś zagrać? Na fortepianie chciałbym zagrać. Jakie jest Twoje ulubione wspomnienie związane z dzieciństwem? Kiedy rodzice kupili nam psa, Bellę. Uwaga, bo teraz będzie nowomowa młodzieżowa. Czy miałeś jakiegoś crusha, celebrytę? Nie miałem. Jaka jest Twoja ulubiona pora roku i dlaczego? Ciężkie pytanie. Myślę, że jednak lato. Można sobie odpocząć ze znajomymi, pójść na plażówkę. No to ta i odpocząć od siatkówki. To ta para roku pasuje do ostatniego pytania, bo jaką rzecz oprócz telefonu zabrałbyś na bezludną wyspę? Lodówkę z jedzeniem. Dziękuję, 20 pytań za mnie.